Przychodzi taki czas, gdy mama czy tato po urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim wracają do pracy. Jednym z rozwiązań problemu, z kim zostawić dziecko, jest żłobek. W Rudzie Śląskiej chętnych maluszków nie brakuje. W maju startuje rekrutacja do żłobków miejskich na rok szkolny 2018-2019. W naszym mieście funkcjonują dwa żłobki miejskie. Żłobek miejski, czyli nasz żłobek, prowadzi działalność w dwóch dzielnicach, na 1 maja 286 i na Piasecznej 2. Oprócz nas jest jeszcze w Rudzie 1 żłobek miejski Misiakowo na ulicy Kościelnej. Jest bardzo dużo chętnych, zapisy trwają cały rok. Tych miejsc jest niestety jeszcze mało, ale zapisywać można się telefonicznie, internetowo i mailowo. Do żłobków rodzice mogą zapisać dzieci poniżej 3 roku życia. Warunkiem jest m.in. to, że rodzice muszą być osobami pracującymi i mieszkającymi w Rudzie Śląskiej. W naszym żłobku przez cały rok coś się dzieje. Po kolei, jak rozpoczyna się rok szkolny, zaczynają się zajęcia otwarte. Najpierw mamy zajęcia otwarte jesienne, później zajęcia otwarte związane z zimą i ze świętami Bożego Narodzenia. Organizujemy jasełka. Po Nowym Roku w żłobku świętowany jest Dzień Babci i niedawno były otwarte zajęcia wiosenne. Panuje opinia, że żłobkowe dzieci często chorują. Jest to jednak naturalny proces nadrabiania odporności. Jak podkreślają fachowcy, żłobek przyniesie dziecku więcej korzyści. Takie malutkie dziecko, jak przychodzi do nas pierwszy raz, ma styczność z tak dużą grupą ludzi. Każdy nosi w sobie swoją florę bakteryjną. I tutaj dziecko przy pierwszym takim kontakcie z tak różnymi osobami, z personelem, z innymi dziećmi, niestety zaczyna chorować. Najgorsza jest pierwsza zima. Trzeba to po prostu przeczekać, dziecko nabiera odporności. W Rudzie Śląskiej chętnych do żłobków nie brakuje. Jedną z głównych zalet tych placówek w mieście jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach coraz bardziej zbliżonych do domowych.